Dzień dobry, Nelinko. Mówi babcia Halinka. Witamy cię z dziadkiem. Dziadek poszedł dołożyć do pieca w kotłownię. Babcia tak się przypomniała, że Nelinka czasami rozmawia o nas, pyta się, kiedy przyjedzie do nas. Chciałaby, żeby babcia przyjechała i dziadek. Bardzo się cieszymy z tego, kochamy cię bardzo. Myślimy o tobie, o was, kochana. I chciała ci babcia przypomnieć taką bajkę, którą opowiadałam o Janie bogatym i biednym. Ty na pewno wszystko z tego pamiętasz. Tylko babcia powie, jak to było po kolei, dobrze? A ty sobie tam, jak pójdziesz spać wieczorem do łóżeczka, to sobie przypomnisz, jak babcia opowiadała o Janie bogatym i biednym. Za górami, za lasami żył sobie Jan bogaty i Jan biedny. Janowi bogatemu bardzo dobrze się powodziło, miał dużo różnych rzeczy, jego dzieci miały co jeść, a u Jana biednego było dużo dzieci, chory konik, taka chuda krówka, która mleka nie dawała, biedny piesek, co nie miał co jeść, kotek, który miałczał, chciał mleka, ale nie było mleczka w domu. No i Jan biedny poszedł do tego brata i mówi: Janie bogaty, pożycz mi coś do jedzenia dla moich dzieci. On mówi: idź, nie chcę cię znać, jesteś taki biedny, ja cię nie lubię. On mówi: baj, bo moje dzieci są głodne. No Jan się zlitował. Mówi: idź do kuchni, może dadzą ci coś jeść. I poszedł do kuchni, a tam kucharka dała mu żurku. I on ten żurek, to jest taka zupka, niósł na takiej miserce, myśli: o, chociaż po łyżeczce dzieci zjedzą. A tu nagle zerwał się wiatr, straszny wiatr północny. Zaczął hulać na wszystkie strony, wylał mu cały żurek. I on przyszedł i zaczął płakać. A potem myśli sobie: muszę iść do wiatru północnego i powiedzieć, co mi zrobił najlepszego, niech mi coś odda za to. I szedł górami, lasami, dolinami, żeby znaleźć wiatr północny, i podszedł, przyszedł, po drodze nie miał co jeść, żywił się korzonkami, jagódkami, pił wodę ze strumyczka i potem przyszedł, a to było takie ogromne, ogromne drzewo, jak dom Bartek, taki tysiącletni, i tam właśnie mieszkał w środku, w tym drzewie mieszkał wiatr północny. I on mówi: wietrze, wietrze północny, a tu słyszy głos drzewa: kto mnie wołał, czego chciał? No i tak się zaczęła przygoda z wiatrem północnym. Wiatr północny w nagrodzie Janowi biednemu dał najpierw stoliczek obrusiczek, pamiętasz, tak? Stoliczko obrusiczku nakryj się, potem dał mu kózkę, złotonóżkę. Mówił: kózko, kózko, tupnij nóżką. A na koniec, jak już nic się nie udało, to dał mu kije samobije i trzeba było powiedzieć: dwa z torby, dwa do torby. I dostał za karę, za swoje, także Jan bogaty, który pożyczył od Jana biednego także dwa kije. No i tak się wszystko dobrze skończyło, Janowi biednemu się dobrze powodziło, już nie pożyczał żadnych rzeczy i dzieci były zdrowe, szczęśliwe i najedzone. Do widzenia, Nelinko kochana, papa, od babci i dziadka, zaraz dziadek się pokaże. Siedzimy w domku, na dworze już jest zimno. Pokaż się, dziadku, troszkę. Nelince. Teraz dziadek się pokaże, Nelince. Usiądź na chwileczkę. O. Papa. No dobrze.